Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z przekazem, z wiadomością od tej osoby dla Was. Pamiętajcie, nie bierzcie tego do siebie z tego względu, że ten kanał jest stworzony dla pasji i dlatego, żeby po prostu Wam poprawić humor. No i czasami też byście po prostu wyciągnęli wnioski, gdzie robicie błąd, tak? Dobrze ja powiedziałam? Dobrze ja to ujęłam? Dobrze chyba. Jak źle ujęłam, to mnie poprawić musi. Także co? Lecimy. Myślcie sobie o tej osobie, o którą chcecie zapytać, którą macie w serduchu na myśli. Co ta osoba Wam chce powiedzieć? I jeszcze raz bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Aż jestem w szoku, że nas tyle jest i kanał cały czas rośnie, także dziękuję. Co chcesz jej i jemu powiedzieć? Co chcesz jej i jemu powiedzieć? Dobra, wypadajcie. Żeby nie było, że podglądam. Tasujemy bez podglądania. Zmieniamy teraz trochę sporadyczność, czyli będziemy na przykład tasować i będziemy brali te karty, co po prostu wypadają. Tak trochę dla odmiany zrobimy na tym kanale. Żeby nie było, że cały czas czary mary, wiecie o co chodzi. Tak? Także poproszę duży uśmiech. Dobra. Co chcesz jej jemu powiedzieć jeszcze? Jeszcze coś? Jeszcze coś? Tak na odchodne już? Nie. Dobra. Czyli wszystko. Co ta osoba chce Wam powiedzieć? Chce zwiąść z Wami ślub. Ciekawie się zapowiada. Gdy Cię moje serce zobaczyło, poczuło, że to jest to. Mega mnie zraniły Twoje słowa. Czyli się poraniliście, widzę nawzajem. Nie rezygnuj. Nie reaguję, gdy ktoś wspomina o Tobie. Potrzebuję więcej czasu, by dowiedzieć się o Tobie jak najwięcej. Czy jesteś zaciekawiona ta osoba o Was? Nie wrócę do Ciebie. Naraz zobaczymy, czy ty nie wrócisz, czy ty po prostu jesteś na tę osobę zły, zła. Serce mi pękło na pół. No, czyli jest ból, złość, tak? Straciłam głowę na chwilę. Dla Was na 100%. Ten związek jest mega namiętny. No, to dla Was straciła ta osoba głowę. Nie wybaczyć tego nigdy. Ale czego? Jesteś bardziej podobni do siebie, niż nam się wydaje. W upartości to na pewno. Nie, no, żartuję. Pamiętajcie, dystans do samego siebie, do samej siebie też trzeba mieć. Wyznaczam poprzeczki. Czekałam na Ciebie, czekałem całe życie. Moje serce jest złamane. A dlaczego? Ukrywam złamane, bo ta osoba ukrywa uczucia i boi się Wam o nich powiedzieć, ale chcę powiedzieć Ci, że Cię bardzo mocno kocham. Czuję się samotny, samotna. Muszę to sobie wszystko poukładać i przemyśleć. Mało się starasz. Chcę z Tobą spędzić swoje całe życie. Waham się, co będzie dalej z nami i co mam dalej zrobić z tą znajomością. Zmieniam się dla Ciebie, Ty też się zmieni dla mnie troszeczkę. Mhm. Mam ochotę Cię przytulić. Wow. Słowa bardziej bolą, gorzej niż pięść. Pięść. Kurczę, jak to się wymawia. Zakończam jakoś przyjaźń, która mi nie służy. Drobna wpadka. Czyli widocznie ktoś tu namieszał, wy się pokłóciliście. Coś takiego, ktoś... zazdrosny, czy coś takiego. Nie wiem, jak to określić. Nie mam określenia w tej chwili dobrego, żeby nikogo tu nie urazić. No i po prostu ta osoba planuje zakończyć tę osobę przyjaźń, bo po prostu, powiedzmy tak, o, krótko zwieźli na temat, ta przyjaźń tamtą osobą nie służy jej, tak? Tylko z Wami. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. No właśnie. Chcę szukać winnego. No to tak jak powiedziałam. Teraz wszystko widzę wyraźnie. No, mieszanie było. Osoba trzecia. Chcę być z Tobą szczęśliwa. Pa, pa.